Cześć, witam cię serdecznie, nazywam się Krzysztof Król i w dzisiejszym filmie chcę odpowiedzieć na pytanie, dlaczego ciągle jesteś zmęczony? Jeśli masz problemy ze zmęczeniem, jeśli ciągle ci się czegoś nie chce robić, ten film jest właśnie dla ciebie. Zaczynajmy więc! Moi drodzy, w dzisiejszym filmie chcę wam właśnie opowiedzieć o zmęczeniu. O zmęczeniu, z którym boryka się mnóstwo osób. Zwłaszcza w dzisiejszym świecie, który nie jest zbyt zdrowy, szczerze mówiąc. Nie jest zbyt zdrowy dla nas. No, bardzo łatwo można czy to nabyć jakichś problemów właśnie z naszym samym zdrowiem, które sprawi, że będziemy przemęczeni, czyli nasze zdolności do rozwiązywania problemów, do zarabiania kasy, do osiągania sukcesu w życiu, do cieszenia się życiem z rodziną, robienia czegokolwiek tak naprawdę wtedy spadają od zera. Warto unikać takich sytuacji. Więc dzisiaj właśnie chcę wam przedstawić 13 dokładnie punktów na temat tego, dlaczego możesz być ciągle zmęczony. Jedziemy po kolei. Punkt pierwszy to jest brak snu, albo niedospanie, albo zła jakość snu. Temat jeden z najważniejszych tak naprawdę, ponieważ popatrz się. Oczywiście zmęczenie często ma, tak jak mówię, może mieć podłoże psychiczne bądź podłoże fizyczne. Będziemy mówić o jednym i drugim dzisiaj. Natomiast sen w ogóle jest tutaj podstawą. Podczas snu regeneruje się nasz umysł. Mówiłem zresztą o tym w jednym z ostatnich filmów. Mam nadzieję, że oglądałeś, że regularnie oglądasz tutaj filmy. Napisz w komentarzu, ile filmów już oglądałeś na moim kanale. Ciekawi mnie to, drogi widzu. Czy jesteś tu po raz pierwszy? A może oglądasz już od 3 lat i już tych filmów jest 500 na twoim koncie. Zobaczmy. Natomiast właśnie wracając do tego niedospania. Moi drodzy, ja zauważyłem na przykład, ja wiem, że są ludzie, którzy potrafią pracować na zmiany, że ten dzień pracuje w nocy, ten dzień w dzień i tak dalej. Natomiast dla mnie na przykład jakość snu to jest w ogóle podstawa mojego funkcjonowania. Ja potrzebuję 7-8 godzin dziennie przynajmniej tego snu, bo inaczej po prostu czuję się jak dziadostwo. Czuję się jak dziadostwo, dlatego przeważnie chodzę spać gdzieś o godzinie na przykład 9, 10, wstaję o 5 rano. Czyli mam dzięki temu te 7-8 godzin snu, zwłaszcza w tym najlepszym czasie, nie? Czyli właśnie mniej więcej w okolicach północy jest ten szczyt taki, kiedy najbardziej wypoczywamy. I teraz warto zadbać o dobry sen. Ja nagrywałem dla was już tutaj właśnie mnóstwo filmów w tej tematyce odnośnie dobrego, jak się wyspać, jak wstać rano bez żadnego problemu, jak mieć właśnie dużo energii do działania dzięki temu, więc warto sobie sięgnąć tutaj na kanale. Natomiast tylko w skrócie mówiąc, no to trzeba zadbać o tlen, czyli żeby powietrze było przewietrzone, dobra jakość tlenu, odpowiednia temperatura, czyli nie za gorąco, nie za zimno też, wygodne łóżko, wygodny materac, wygodna poduszka, właśnie odpowiednia kołdra, nie za mocna, żeby się nie pocił, ale też nie za cienka, żeby się człowiek nie zaziębiał. Wysprzątanie odpowiednie tej swojej sypialni, zadbanie o to właśnie, żeby tam był spokój, odpowiedni nastrój do snu, wyłączanie telefonów przed spaniem, nie patrzenie się gdzieś godzinę, dwie przed snem, nie patrzenie się w żaden ekran, bo ekrany wysyłają między innymi tą część światła niebieską, która sprawia, że hamuje się produkcja melatoniny w naszym organizmie, co z kolei sprawia, że nie potrafimy zasnąć, nie? Więc warto właśnie o te wszystkie rzeczy zadbać, żeby zapewnić sobie dobrą jakość snu i regeneracji, to jest podstawa. Druga rzecz, woda. Możecie zauważyć, moi drodzy, ja na webinarach, no teraz na filmie. Już zaraz tam będą hejtować, że z plastiku piję, że z butelki, a nie ze szklanki. A każdy z was wie, moi drodzy, że szklanki się nie pije przy laptopie, bo wiecie, co się dzieje. Więc mógłbym wziąć sobie mojego kubaska na przykład z Ironmana, pum, i sobie z niego pić. Tylko wtedy, jakbym gestykulował, to kubasek, bach, by się wywrócił i cała woda by wylądowała na moim laptopie. Natomiast zobaczcie, że ja cały czas po prostu, kiedy pracuję przy czymś przy komputerze, kiedy trenuję, na co dzień cały czas tą wodę piję. Wypijam ze dwie takie butle przynajmniej dziennie, czyli ze 3 litry minimum. Ale to jest też związane z tym, że w Tajlandii mieszkam. Czasem więcej, znaczy dwie butle, ale nawet czasem trzy, nie? Tutaj. Natomiast warto zadbać właśnie o dobre nawodnienie. Nawodnienie. Czyli żebyś ty nie to, że wypijesz szklankę jedną rano, szklankę wieczorem, albo nawet jedną butlę rano, jedną wieczorem, tylko przez cały dzień, żeby sobie właśnie wodę popijać, po prostu uzupełniać. Wiadomo, że jak w zimie jesteście w Polsce, jest zimno, sucho, to tej wody tak dużo, aż się nie wykorzystuje, jak na przykład w lecie, kiedy się człowiek poci, kiedy no, dużo tej skóry, przez skórę paruje tej wody. Natomiast warto zadbać o to, bo też odwodnienie. Jak można w ogóle rozpoznać odwodnienie? Bardzo prostym, podstawowym w ogóle rzeczą to jest kolor twoich siuśków. Czyli jak sikasz i twój mocz jest przeźroczysty w miarę, albo ma taki słomkowy kolor, wszystko jest w porządku, ale jak on zaczyna być żółty, a niektórzy to wręcz mają taki brązowy i tak zakwaszony i skoncentrowany, że jakby nasikali na patyk, to by ten patyk się jak kwasem polany by się stopił, nie? Więc warto na to po prostu zwrócić uwagę sobie, bo właśnie to będzie, to jasno po prostu decyduje o twoim odwodnieniu. Wiadomo, nie ma też coś przesadzać, bo można się wodą wręcz zatruć. Jest coś takiego jak zatrucie wodą, jak człowiek wypije za dużo wody czystej, czyli wybłuka sobie te minerały, ale tutaj zachować balans 3 litry w ciągu dnia jak najbardziej dla każdego człowieka są w porządku. Punkt trzeci to jest cukier.
to są węglowodany, zwłaszcza węglowodany proste. Zbyt duża ilość węgli właśnie prostych i cukru sprawia na początku oczywiście, że my dostajemy ten spike energii, nie? Czyli jak zjemy coś słodkiego, to chwilę mamy tej energii, ale później jest przez wiele godzin dół. I to oczywiście będzie mieć związek z tym, na ile w twoim organizmie działa produkowanie insuliny, na ile działa wchłanianie się tego cukru, rozkładanie tego cukru i tak dalej. To już są grubsze tematy metaboliczne, które warto też sobie przebadać i cały czas nad nimi panować, nie? Natomiast przede wszystkim no, ograniczenie ilości cukru i węglów prostych da ci wbrew pozorom więcej energii. Ludziom się wydaje, że jak zjedzą ten cukier, to mają więcej energii, bo przez chwilę jest taki faktycznie kick, taki boost cukrowy, nie? Ale to bardzo szybko mija i później jest długi, długi zjazd. Więc cukier też uzależnia w ogóle. Jak zauważysz, jak masz problem właśnie z żarciem słodyczy ciągle, to zauważ, że to jest problem mniej więcej tymczasowy. To jest jak z kokainą. Wiesz, jak to jest, nie? Nie, no żartuję. Ja sam nigdy też nie próbowałem koksu, natomiast to jest po prostu jak z dragami. Cukier jest narkotykiem. Czyli jak go cały czas żresz, to masz coraz większą potrzebę, żeby żreć jeszcze więcej, no bo twój organizm po prostu nabywasz insulinooporności i tak dalej i twój organizm coraz więcej tego cukru wymaga, coraz gorzej go przetwarza, coraz więcej idzie w tłuszcz, a coraz mniej w energię. Natomiast tutaj ważnym aspektem jest to, że jak przestaniesz na przykład jeść coś słodkiego przez tydzień, dwa, to zauważysz, że przestajesz mieć ochotę na to słodkie. Wręcz ja dzisiaj, jak dostaję gdzieś na przykład, nie wiem, w restauracji, zamówię sobie herbatę i czasem dostaję się posłodzoną, serio, albo na przykład jakiś tam, nie wiem, zamówię sobie wodę na przykład mineralną z cytryną, nie, w restauracji, to czasem to zamiast cytryny, no to oni dają taki posłodzony sok cytrynowy, nie, czy coś takiego. To ja tego nie jestem w stanie pić. Mi się rzygać chce od tego cukru, bo to jest za słodkie dla mnie. Więc ja po prostu na co dzień nie jem w ogóle praktycznie żadnych słodkich rzeczy, oprócz owoców może. Natomiast nie smakuje już mi nic po prostu słodkiego, nic słodzonego. Jakieś napoje i tak dalej, to jest dla mnie za słodkie, więc się można od tego odzwyczaić. Kolejna rzecz to jest kawa. To jest kawa. Kawa jak działa? Kawa jest pewną substancją, kofeina, pewną substancją wręcz toksyczną dla naszego organizmu i dlatego mamy takie pobudzenie na godzinkę, dwie, może trzy po wypiciu kawy, ponieważ organizm po prostu wchodzi na wyższe obroty, żeby sobie radzić i tą kofeinę jakoś przetworzyć, ona też no, wpływa na nasz organizm właśnie, że mamy ten wzrost energii. Natomiast po tym następuje wielki spadek. Na pewno zauważyłeś, że po kawie może godzina, dwie z nakręcenia, ja na przykład jestem bardzo wrażliwy na kofeinę, więc jak siupnę jedną kawę, to już na siłowni po prostu to mnie rozrywa na części. Natomiast jak walnę sobie dwie kawy, jak mi się zdarzyło kiedyś w życiu spróbować, to naprawdę no po prostu automat. Jakby mi ktoś posypał amfetaminy po prostu cały stół, będę biegać, sprzątać cały dom, w ogóle przekopię ogródek jeszcze, umyję samochód i tak dalej. Cały dzień do wieczora jeszcze przez całą noc nie będę mógł spać. Więc kawa po prostu no na niektórych działa mniej, na niektórych bardziej, ale generalnie właśnie powoduje też tego typu reakcje. I jeszcze jeśli ktoś sobie jedną kawkę strzeli raz na jakiś czas, jest spoko. Przed treningiem czy coś, można z tym żyć, nie? Natomiast też warto niecodziennie to robić, żeby organizm właśnie nie nabierał pewnej tolerancji. Natomiast jeśli ty potrzebujesz kilku kaw, to wchodzisz wtedy właśnie w ten mechanizm, kiedy popatrz się, działasz sobie i chcesz więcej energii, bo może się nie wyspałeś, więc strzelasz kawę, nagle masz wzrost, później masz zjazd, nie? I masz zjazd tak wielki, że nie masz pracować i w ogóle, więc strzelasz następną kawę. Znowu masz trochę wzrost, ale później jeszcze większy zjazd i tak dalej. Niektórzy tak funkcjonują po prostu przez cały dzień, od rana do wieczora, co wyniszcza straszliwie ich organizm. Kurczę, układ krwionośny, układ nerwowy, myślenie nasze i tak dalej wyniszcza. Ale przede wszystkim też no, nie daje tak naprawdę nic dobrego, bo jakbyś zupełnie zrezygnował z tej kawy, wiadomo, czasem jak ktoś pił dużo kaw, niektórzy 5-8 dziennie walą, naprawdę znam takich ludzi, to później oni mają normalne efekty odstawienia, czyli po prostu jak zrezygnują z kawy, ból głowy, złe samopoczucie i tak dalej, normalnie jak narkomani po prostu na delirium czy alkoholicy, to tak samo mają oni z kawą, nie? I tutaj od razu punkt piąty, to są różne napoje energetyczne, które są jeszcze gorsze, bo kawa, okej, możesz strzelić kawę sobie na przykład z mlekiem, to masz tą kofeinę i w zasadzie tyle złego w tym jest, nie? No złego, dobrego, powiedzmy, nie jest to jakaś strasznie zła rzecz, ale w dużych ilościach jest niekorzystna. Natomiast w napoju energetycznym to masz kofeinę, dodatkowo jeszcze tonę cukru i dodatkowo jeszcze tonę chemii. Więc trzy rzeczy, z którymi twój organizm musi sobie radzić, które jeszcze gorzej działają. Z tego naprawdę, jeśli już masz coś żreć kofeinowego, to niech to będzie normalna, naturalna kawa, a nie po prostu energetyki, które są fatalne.
tragiczne po prostu dla twojego organizmu. Nie mówiąc już o wpływie na cały twój układ wtedy w ogóle, układ trawienny, nie? Układ cały pokarmowy, który jest haratany po prostu przez tą chemię, przez ten cukier, przez tą kofeinę też syntetyczną i te wszystkie rzeczy. To jest naprawdę istotny taki negatywny czynnik, który sprawi, że faktycznie no możesz na chwilę mieć ten taki pozorny wzrost energii, ale sumarycznie przez cały dzień, a przecież nie chodzi ci o to, żeby na godzinę mieć energię, a później to już niech się dzieje, co się chce, później już cię życie nie interesuje, tylko żeby mieć cały czas ten w miarę wysoki poziom energii, nie? Żeby ci się chciało, żebyś nie był zmęczony. Więc zrezygnuj całkowicie z energetyków, jak już coś masz, to już nie, przy tej kawie lepiej zostać. Kolejna rzecz, punkt siódmy, to jest słaba kondycja twojego organizmu, czyli coś, że ty masz niewytrenowany po prostu organizm do myślenia, do działania, do robienia czegoś i warto też nad tym pracować. Treningi, sport, nawet 20 minut dziennie już wpływa genialnie na twój układ krwionośny, nerwowy, limfatyczny, no, mięśnie, ścięgna, cały tak naprawdę organizm, kości tak samo, nie? Przecież kości, jeśli ty ich mało używasz, to będą się degenerować, normalna sprawa. Jak człowiek przestaje chodzić, na przykład mi mówili, jak złamałem nogę, żebym chodził na tej nodze jak najszybciej, bo ona się wtedy szybciej zregeneruje, szybciej się zaleje to całe złamanie, nie? Więc sport, kondycja organizmu też ma tutaj ważny wpływ. Dlaczego ja mam tyle energii, moi drodzy? Między innymi dlatego, z wielu czynników, o których dzisiaj mówimy, ale między innymi dlatego, że ja codziennie przynajmniej godzinę sportu jakiegoś w swoim życiu mam. Czy to jest pływanie, bieganie, rower, siłownia, spacer z psem, ale godzinę dziennie i tak się staram, żeby było po prostu tego ruchu minimum codziennie. Jestem już uzależniony od tego i warto się uzależniać od takich rzeczy, od rzeczy dobrych, pozytywnych. Nie, że później jak kurczę przychodzi dzień, że nie zrobisz czegoś, to wstaniesz nawet godzinę wcześniej o 4 rano, żeby tylko trening strzelić, jak masz samolot o 6 na przykład, nie? Więc kolejna rzecz, to są różnego rodzaju wartości odżywcze, witaminy. I to też warto sobie zbadać, bo moi drodzy, jest wiele różnych, mnóstwo, czy to witamin, czy jakichś minerałów, czy nawet rzeczy związanych z naszą gospodarką hormonalną. Warto co jakiś czas strzelić sobie takie ogólne badania w jakiejś klinice krwi, moczu i tak dalej, żeby przebadali te wszystkie podstawowe rzeczy. Czy ty masz pewną równowagę w organizmie? Bo może się okazać, że przez coś na przykład żerzesz jakiś lek, który ci wypukuje magnez na przykład, albo jakiś inny lek, który ci wypukuje coś innego, na przykład. Często jest takie coś, bardzo często, że leki mają różne jakieś skutki uboczne. Ja na przykład no w zasadzie nie jem żadnych praktycznie suplementów, żrem sobie magnez, nie? Zwykły magnez jakiś tam po prostu. Dlaczego? I ewentualnie elektrolity przy treningu. Bo nie dość, że mieszkam w Tajlandii, to się jeszcze pocę straszliwie. Cały dzień, od rana do wieczora w zasadzie się pocę, dlatego mam dużo ręczników w domu. Natomiast jak trenuję, to już w ogóle czasem 2-3 litry zajdą ze mnie po tam dwugodzinnym treningu mocnym, intensywnym gdzieś na zewnątrz na przykład jeszcze bez wiatraka, więc uzupełniam po prostu sobie pewne elektrolity, uzupełniam sobie właśnie magnez, czy jakieś tam podstawowe minerały, tylko dlatego, no bo wtedy piję dużo wody ze mnie wychodzi, więc żeby tą równowagę przywrócić. I warto sobie czasem zbadać, to może się okazać, że jakaś trywialna rzecz, że właśnie ci brakuje magnezu w organizmie, czy coś, do załatwienia jakimiś taniutkimi suplementami, czy może w pożywieniu jesteś w stanie w diecie to sobie wprowadzić w większej ilości, nie? I rozwiąże całkowicie problem. Więc warto co jakiś czas zrobić te badania. I teraz kolejna rzecz to jest chroniczny stres. Chroniczny stres. Stres powoduje, słuchajcie, wydzielanie kortyzolu. Wyniszcza nasz organizm. Stres powstał po to, żebyśmy my w sytuacji jakiejś zagrożenia życia, na przykład 5000 lat temu, jak cię gonił tygrys, to żebyś potrafił tak szybko biegać, jak normalnie nie potrafisz. Żebyś tak potrafił walczyć, jakby cię ktoś napadł, jak nie, nawet nie jesteś w stanie. To jest po prostu wejście naszego organizmu na zupełnie inny poziom. Na poziom właśnie pierwotny, powodowany przez mechanizm ucieczki bądź walki w naszej głowie. I teraz tak. I o ile jeszcze 5000 lat temu, jak cię gonił tygrys, to miało to sens. O tyle dzisiaj, jak siedzisz przy biurku i krzyczy na ciebie szef, który nie ma prawa cię uderzyć, zrobić ci krzywdy ani nic, nie jesteś w żadnej sytuacji zagrożenia swojego życia, a jednak ten stres dalej pracuje. I teraz, jeśli ten stres zwłaszcza przeradza się w chroniczny stres, czyli ty masz dziennie nie dwie sytuacje, które tam sprawiły, że się coś przestraszyłeś, tylko masz 5 godzin dziennie po prostu siedzenia w stresie, cały czas w lęku, to twój organizm się wyniszcza. To tak byś wziął nawet najlepsze Ferrari i cały czas je gazował po prostu na maksa, na czerwonym polu obroty, jechał tak po prostu przez 2 godziny non-stop. No to ci silnik przecież wypadnie ci przez maskę, po prostu wyleci z tego samochodu jak rakieta. Bo nic nie jest w stanie działać na takich obrotach. Więc tak samo tutaj. Ty też wyeliminuj po prostu stres w swoim życiu. Moi drodzy, my się stresujemy. Jezus Maria. Ja się jeszcze tam, nie wiem, może się stresowałem gdzieś w podstawówce, w liceum, jakimiś egzaminami. Jak teraz na to spojrzę, to było to tak kretyńskie,
jak kurwa jakaś klasówka z matematyki w trzeciej klasie liceum. Jakie to miało znaczenie w moim życiu? Zero, żadne, nic, nul, nieistotna sprawa, pierdoła. To jest właśnie problem, że my się stresujemy, słuchajcie, przejmujemy się rzeczami albo scenariuszami, które generuje nasz umysł, które nigdy w życiu się nie zdarzą, które nie mają żadnego wpływu na nasze życie w długim terminie, o których będziemy się z nich śmiać kiedyś, albo myśleć, że to było po prostu głupie, żeby się tym przejmować, to po co czekać? Zacznij dzisiaj. Miej bardziej wyrąbane na różne rzeczy. Przestań się stresować, odłącz się od wiadomości i od mediów. Zacznij się skupiać na swoich celach, na swoim życiu, na tym, co chcesz osiągnąć, a nie na problemach całego świata, nie na politykach, nie na jakichś tam feministkach protestujących i jakichś innych pierdołach, nie? No po prostu olać to trzeba. Olać to trzeba. Szefcie, źle cię ludzie w pracy traktują. Kurde, znajdziesz sobie inną. Wolny świat jest. To nie jest twoja ostatnia praca w życiu. Nie musisz się tym tak przejmować. Problemy, które dzisiaj być może wydają ci się wielkie, za 5 lat nie będą mieć żadnego znaczenia. Więc lepiej dużo podejść do tego na lajcie, wychillować. Wtedy zobaczysz, że dużo łatwiej ci też będzie znaleźć jakieś kreatywne rozwiązania z danej sytuacji, dużo łatwiej ci będzie sobie z nią poradzić. Kolejna rzecz, i zanim do niej przejdziemy, to moi drodzy, chcę was zaprosić na genialne szkolenie. Bo w najbliższą niedzielę o godzinie 10 poprowadzę dla was szkolenie z budowania pewności siebie. Chcę na nim przekazać wam kilka bardzo skutecznych strategii, które mi pozwoliły zbudować pewność siebie, podnieść samoocenę, nauczyć się asertywności, jak te wszystkie rzeczy zbudować w swoim życiu, ponieważ no jest to temat jeden z najważniejszych. Pewność siebie przeszywa każdy obszar naszego życia. Relacje z innymi ludźmi, nasze ambicje, nasze cele, naszą chęć do działania, naszą motywację do działania, nasze decyzje, biznes, ile będziesz mieć pieniędzy, jaką karierę stworzysz, jaką żonę sobie znajdziesz ładną, czy męża, na ile będziesz mieć dobrą relację zdrową z tą żoną, czy z innymi ludźmi, jak ludzie cię inni postrzegają, jak cię szanują inni ludzie, to wszystko jest, moi drodzy, związane z pewnością siebie. Dlatego koniecznie teraz zatrzymaj ten film, pod tym filmem, w przypiętym komentarzu czy w opisie filmu znajdziesz linki, żeby zapisać się zupełnie za darmo na to szkolenie. Zrób to teraz, nie odkładaj tego na później, bo zobaczysz, że to szkolenie zmieni wiele w twoim życiu. A jest zupełnie za darmo przez internet o godzinie 10 w niedzielę. Zatrzymaj film, zapisz się i zaraz wracamy ponownie. No, mam nadzieję, że się zapisałeś, bo jak nie, to co to ma być w ogóle? Nie wolno odkładać na później takiego czegoś. Takiej wielkiej szansy, żeby za darmo otrzymać tak wspaniałą wiedzę. Plus, bum, kopniaka takiego energetycznego, motywacyjnego, że głowa po prostu będzie eksplodować. Więc koniecznie zapisz się na to szkolenie, a my jedziemy dalej. Punkt 9. Alkohol, używki. No moi drodzy, ja też nie jestem tutaj świętoszkiem i dałem. Lubię się napić czasem piwa, lubię się napić szampana na przykład, lubię też sobie czasem pofolgować. Tylko problem jest taki, kiedy ty codziennie walisz 2-3 piwka na przykład. To potrafi zdegenerować znacząco twój organizm. Po prostu nawet średniej ilości, ale przez długi czas, albo dużej ilości przez krótki czas, nie? I tak dalej, alkoholu, czy w ogóle jakiś używek, nie? Jakichś dragów i tak dalej, są w stanie no, zniszczyć twoją chęć do działania. Wprowadzić właśnie chroniczne zmęczenie, bo cały twój organizm, nie tylko układ nerwowy, nie tylko mózg tutaj, ale właśnie nie będziesz mieć siły na nic, nie? Cały czas twój organizm będzie musiał walczyć z właśnie rozkładać jakieś toksyczne produkty przemiany materii, alkoholu na przykład, zamiast żyć. Zamiast mieć energię do działania. Kolejna rzecz, punkt 10, to są różne problemy zdrowotne. I warto tutaj, tak jak wcześniej powiedziałem, to w przypadku jakichś tam niedoborów, to warto też co jakiś czas strzelić sobie takie badania całego organizmu. Czyli sprawdzić, czy tam jest wszystko ok. Bo często jakaś choroba, która może być wyeliminowana w bardzo łatwy sposób, a się rozwija latami na przykład i latami może ci już odbierać jakieś tam energię do działania, już kondycję twojego organizmu wyniszczać, jesteś w stanie ją po prostu bardzo łatwo wyeliminować. Natomiast jeśli nawet o niej nie wiesz, no to wtedy pojawia się problem, więc warto się czasem przebadać, moi drodzy, pójść do lekarza, dobrego lekarza, takiego, który ma podejście holistyczne, nie do lekarza typu, że ten jest od ucha i on tylko zna ucho, bo on ci da na ucho jakieś lekarstwo, które ci zniszczy na przykład twój przewód pokarmowy, jakiś antybiotyk hardkorowy, który ci spowoduje wrzody na przykład w żołądku, nie? Później pójdziesz do lekarza od żołądka, da ci znowu jakiś inny lek, który ci zniszczy wątrobę, pójdziesz do lekarza od wątroby, da ci lek, który ci zniszczy nerki i cię mogą do trumny doprowadzić. Nieraz już widziałem takie sytuacje nawet w mojej rodzinie, gdzie z małej jakieś pierdoły po prostu coś się rozwinęło, więc warto szukać sobie lekarzy, którzy mają holistyczne podejście do organizmu, czyli patrzą na organizm jako całość, nie jest tylko specjalistą od jednej rzeczy, tylko potrafi, zna się też na innych rzeczach, ale przede wszystkim rozumie to, że ciało ludzkie to jest pewien system, który nie jest w stanie funkcjonować w oparciu tylko jeden narząd, tylko cały ten system musi dobrze funkcjonować. Możesz mieć wszystko super zdrowe, ale jak jakiś jeden kluczowy narząd typu serce, wątroba, żołądek, jelita, mózg, czy coś innego, czy płuca ci nawali, po prostu
prostu to klapa, to koniec, nie? Więc warto tutaj, moi drodzy, sobie o to zadbać. Punkt 11. Alergie. Różnego rodzaju alergie pokarmowe, alergie na jakieś pyłki i tak dalej. Ja na przykład mam alergię, mam kupę alergii. Słuchajcie, rozwinęła mi się z tego astma i tak dalej. Jak mieszkałem w Polsce, to bardzo cierpiałem z tego powodu. Alergie pokarmowe, nie mogę jeść kwaśnych owoców. Jak jem jabłka, tak mnie swędzi cały przełyk po prostu, że czuję, że to nie jest dobre dla mnie. Cebuli nie mogę jeść surowej na przykład. Wiem, że na pewno to też nie działa. Jeszcze jakieś parę rzeczy by się jeszcze znalazło, których po prostu nie powinienem jeść, bo się czuję po nich fatalnie, ale też alergie po prostu na zewnątrz. Słuchajcie, ja między innymi jeden z powodów moich do przeprowadzki tutaj do Tajlandii to było właśnie to, że tutaj po prostu nie mam alergii. Mieszkam tutaj 8 lat i zero alergii, a w Polsce przychodziło lato, od wiosny do jesieni, ja po prostu zaczerwienione oczy, nos, duszności, kaszel, katar cały czas zawalony tym katarem od nosa poprzez zatoki, po płuca, krtań, przełyk, wszystko po prostu fatalne, źle się czułem. A tutaj nie ma. Nie wiem, czy inne są rośliny, czy słońce i witamina D3 mi to wyleczyła. Nie wiem, ale na pewno wiem, że nie mam z tym żadnego już problemu, nie? Dużo podniósł mi się poziom życia, chęć do działania przede wszystkim też, bo jak pamiętam, miałem alergię, na nic nie miałem ochoty. Czułem się jak gówno w swoim własnym ciele. Fatalnie po prostu, jak masz wszystko tu zaczerwienione, wszystko w stanie zapalnym i tak dalej, no to jest naprawdę wtedy masakra. Warto też sobie to posprawdzać, mieć świadomość, ewentualnie poradzić sobie z tym w jakiś sposób. Punkt 12. To jest za dużo siedzenia przed ekranem bądź przed komputerem. Słuchajcie, moi drodzy, ja jeszcze jak coś robię, piszę doktorat, nagrywam dla was firmy, to nie jest to czynność, że ja siedzę tylko przy kompie. Mam tu kamerę, ruszam się, gestykuluję i tak dalej, patrzę się w różne inne miejsca. Ale pamiętam, jak sobie zainstalowałem w ciągu ostatnich może 10 lat, grałem ze 3 razy w grę jakąś komputerową i to w strategię, które po prostu grałem jako dziecko. To chyba była raz Settlersy zainstalowałem, raz w Cywilizację pograłem i raz w nową Cywilizację. Też kupiłem sobie specjalnie, żeby zobaczyć, jaki przez tam 30 lat zrobili postęp w grach strategicznych. Nieduży, szczerze mówiąc, byłem bardzo zawiedziony. Niewiele się to różniło, tam grafika dobra, coś tam pozmieniali, ale pod względem samej inteligencji rozrywki, no to niewiele. Natomiast pamiętam, jak odpaliłem, no w strategię gra się długo, nie? Czasem siedzisz 5-6 godzin, gapisz się w ten ekran cały czas non-stop. To ja pamiętam, po czymś takim czułem się, jakbym, nie wiem, był po nocy, jakbym litr whisky wypił w nocy. Po prostu odszedłem od komputera i cały mózg, czułem się cały, jakbym był spuchnięty po prostu, taki zafiksowany. No, trzeba sobie robić przerwy. Ja nawet jak piszę doktorat na przykład, siedzę i też mam ekran, książkę, nie? Piszę jakieś rzeczy, ale robię sobie co 20 minut. Idę nawet po tarasie się przejść. Minuta, dwie minuty, poruszać się coś, poskakać. Naprawdę to mega pomaga. Spróbuj, jak masz siedzenia, czy się uczyć, czy pracować, czy siedzieć przy kompie przez długi czas, spróbuj sobie co 20 minut robić przerwę. Puścić dobrą muzykę, poskakać, potańczyć, poruszać się, zobaczyć, czy jaki to będzie mieć wpływ na poziom twojej energii i na właśnie poziom do działania, chęci do działania. No i ostatni punkt, 13. To jest brak celu czy słaba motywacja. No, jak ty nie masz odpowiedniej motywacji, twój mózg nie jest odpowiednio zaprogramowany na działanie, to nie masz co liczyć na to, że będziesz mieć wielką chęć do życia. Przecież nasz stan emocjonalny, hormony, które przecież my sami produkujemy, to twój organizm produkuje te hormony, naturalne narkotyki, można to tak nazwać, nie? I to, że czasem jesteś naspeedowany, masz ochotę coś robić i energię do działania, wynika właśnie z tego, że masz odpowiednią motywację, cały system motywacji. Może przygotuję dla was w najbliższym czasie film też o tym. Natomiast też będziemy mówić o tym właśnie w niedzielę na szkoleniu, więc pamiętaj, o 10 widzimy się na żywo. Natomiast tak jak mówię, no ważne jest też to, żebyśmy mieli swoje cele, żebyśmy mieli odpowiedni plan na swoje życie, odpowiednie te cele, żeby były ugruntowane w naszej głowie, żeby były jasną komendą dla naszego umysłu, co on ma robić, żeby nas inspirowały te cele, że jeśli osiągnę ten cel, to moje życie naprawdę będzie mega zajebiste i wtedy, jeśli mam coś takiego w głowie, to mam dużo większą chęć do działania, niż jakbym miał robić coś, w czym nie widzę sensu. Więc mam nadzieję, że tych dzisiaj 13 punktów jest dla ciebie wartościowych, będzie dla ciebie fajną checklistą, żeby zawsze jak ci brakuje energii, posprawdzać, spróbować. Oczywiście jak chcesz przetestować i dowiedzieć się, co nie działało u ciebie, warto zacząć od jednej rzeczy. Czyli okej, stwierdzasz, że może jednak pijesz za mało wody, no to bez problemu spróbuj przez 3 dni mojej metody, czyli żeby mieć 2 butle codziennie przy sobie na przykład wody i sobie popijać tą wodę po prostu całego dnia i zobaczysz, czy się polepszy. Może jakieś właśnie minerały sobie zbadać, to można inne, nie? Spróbować lepiej spać. Popróbuj tych rzeczy, bo być może się zdarzy, duże prawdopodobieństwo jest, że zdarzy się, że właśnie któryś z nich wyeliminuje u ciebie problem i nabędziesz takiej energii jak ja! No! Więc do zobaczenia! W niedzielę widzimy się o 10:00. Trzymaj się! Jeśli nie wbijesz jeszcze łapy w górę, zrób to koniecznie pod tym filmem. No i do zobaczenia! Trzymaj się, miej dzisiaj wspaniały dzień! Cześć!